Fabryka Sztuk już po raz czwarty wystawia kopie słynnych obrazów wykonywane przez tczewskiego malarza Henryka Kudzio. Tym razem można zobaczyć dzieła flamandzkich artystów Pitera i Jana Brueghel'ów. Jego obrazy kolekcjonowali Habsburgowie, a także wielcy malarze jak Rubens czy Rembrandt. Mowa o Piterze Brueghel'u, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa flamandzkiego. Od środy w Fabryce Sztuk można zapoznać się z jego twórczością. Na wystawie znalazło się ponad 20 kopii obrazów i rysunków tego artysty. Między innymi słynny pejzaż z upadkiem Ikara, Wieża Babel, Walka karnawału z postem, Siano kosy czy też Chłopskie wesele. W sali tczewskiej galerii znalazły się także przedstawienia Martwej natury, które w oryginale wyszły spod pędzla jego syna, Jana Brueghel'a. Autorem kopii jest Henryk Kudzio, artysta plastyk, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ja już od młodych lat się interesowałem sztuką holenderską. Pierwszą książkę, którą kupiłem, to właśnie malarstwo niderlandzkie i holenderskie, jeszcze będąc w liceum plastycznym w Zamościu. I jakoś ta skaza, nazwijmy to tak, tkwi cały czas przez całe moje życie. Pomimo, że się zbliżam 80, dalej pracuję nad tematem Brueghel'a. Dlaczego Brueghel? To jest po prostu, mówię na niego, malarz chłopski, specjalista od postaci i wspaniałej kompozycji. Specjalista od życia wiejskiego, od przepięknych pejzaży, bo właśnie od Brueghel'a zaczęło się malarstwo pejzażowe. I stąd cały czas pod tym kątem jeżdżenie po Europie, od Moskwy, po Lizbonę, po muzeach i zwiedzam, a najwięcej obrazów jest w Wiedniu Brueghel'a. Jest jedna potężna sala poświęcona Brueghel'owi i jest tam 17 oryginałów. Też jest sala poświęcona Brueghel'owi w Brukseli, w Muzeum Królewskim. Także Brueghel w ogóle w świecie kultury, w świecie malarstwa jest na piedestale. I stąd mój zachwyt i oczarowanie. Wystawa kopii dzieł Brueghel'ów jest czwartą ekspozycją Kudzio pokazaną w Tczewie. Dyrektor Fabryki Sztuk Alicja Gajewska uważa, że to dar i szczęście, że mieszkańcy naszego miasta dzięki wielkiej pasji świetnego kopisty mogą poznawać wybitne dzieła sztuki. Bardzo się cieszymy, że pan Henryk Kudzio przeprowadził się do Tczewa, bo nie jest tczewianinem z urodzenia. Odkrył go ksiądz prałat Piotr Wyzga. I zaproponował właśnie wystawę Henryka Kudzio, fantastycznego artysty z wykształcenia plastyka, który kopiuje dzieła wielkich mistrzów. Zafascynowany jest właśnie Piotrem Brueghel'em starszym i dzięki niemu, bo to już czwarta wystawa, nie muszą mieszkańcy Tczewa wyjeżdżać do Wiednia, do Brukseli, do Amsterdamu, do Detroit, gdzie znajdują się oryginały tych dzieł. Wystawę Peter i Jan Brueghel można oglądać w Fabryce Sztuk do końca roku. Podobno nie ustaje pan w pracy i ciągle pan nad czymś pracuje. Ja jestem z wykształcenia grafikiem, jeszcze pracuję nad grafiką też i ostatnio się zabrałem do rzeźby w drewnie, do specyficznej rzeźby. Także prawdopodobnie od nowego roku będzie wystawa na Podmurnej i tam postaram się coś dać ze swojej rzeźby i nowej grafiki.